Siema, z tej strony Domanu, a wraz z dzisiejszym materiałem zakończymy przewidywania totsów, które mogą uraczyć nas swoją obecnością w FIFA 22. Zajrzymy w nim do czterech pozostałych najmocniejszych lig europejskich oraz reszty świata i wybierzemy z nich po pięciu piłkarzy, którzy mają szansę dostać totsa i zrobić nim furorę w grze. No i przez to pominę tutaj omawianie tych największych pewniaczków jak Mbappe, Messi czy Haaland, a skupimy się przede wszystkim na nazwiskach stojących o półkę niżej, które i tak mogą zaorać nas już niebawem w Ultimate Team. Nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy i zajrzyjmy na start do Ligi Włoskiej, gdzie postawiłem mocno na AC Milan, który prawdopodobnie wygra Serie A, a Mignon ma szansę otrzymać złotą rękawicę. Zimowa dzika karta Francuza po swojej premierze była przez niektórych graczy uważana za najlepszą kartę dostępną na pozycji bramkarza w całym Ultimate Team i ten toc bez wątpienia również może sporo namieszać. Ale w Milanie jest także inny ogarnięty Francuz, czyli Hernandez, posiadający już trzy informy i zasługujący na totsa z maksymalnym tempem, który ma szansę stać się jednym z najlepszych lewych defensorów aż do ostatnich dni FIFA 22. No i co lepsze, mówiłem, że stawiam na Milan, bo czwartym zawodnikiem z najwyższą oceną meczową w tej drużynie jest w tym sezonie Tomori, który w 22 ma wszelkie sylwetkowe predyspozycje, by być topowym obrońcą, więc jeśli otrzymamy tych trzech zawodników w wersji toc i oni będą łapać ze sobą zielone zgranie, to będzie niesamowita trójka w defensywie, która genialnie wypełni luki w niejednej hybrydzie. No i ja bardzo chętnie bym ją przetestował. No ale w lidze włoskiej również ciekawym zawodnikiem, bardziej wyróżniającym się w skali całej gry niż Vlahović czy Mobile, będzie także oczywiście Cuadrado, który ma cały czas 5 gwiazdek sztuczek. Ja nawet teraz gram zwykłym informem tego zawodnika i on cały czas daje radę, więc co dopiero będzie, gdy otrzyma on totsa. Kończąc temat Serie A, wyjdziemy w końcu z obrony do pomocy, gdzie wyróżniającym się piłkarzem będzie bez wątpienia Barella, bardzo solidnie siedzący w gangu Hulita, ocierający się wręcz o gang Nainggolana. No a zresztą, kto wie co strzeli do głowy EA? Może Włoch otrzyma kartę ze wszystkimi statystykami ocenionymi minimum na 90, na którą zdecydowanie bardziej może liczyć grający w Borussii Dortmund Bellingham. Niesamowitej karty przyszłej gwiazdy Anglika prosi używali na największych turniejach, a teraz kiedy ma on szansę, by być jeszcze lepszym, no aż trudno sobie wyobrazić, ile może kosztować ten toc, no ale jakościowo to prawdopodobnie on najbardziej zbliży się do Ruda Hulita. No ale skoro jesteśmy teraz w Niemczech, jako Polak rodak nie mogę nie wspomnieć o Robercie Lewandowskim. To, że otrzyma on kartę TOC jest oczywiste, a skoro jego wersja TOTY notowana jest na 98, to teraz prawdopodobnie dostanie on maksymalną notę i po raz kolejny, ale zapewne nie ostatni, Robert zrówna się z najlepszą wersją Pele. Na to nie może liczyć Nkunku, ale ten bardzo lubiany przez graczy gość ma na swym koncie 17 bramek i 13 asyst w Bundeslidze, a w grze otrzymał do tej pory 9 kart specjalnych, więc ta ostatnia, no to musi być prawdziwa petarda, która poradzi sobie na każdej pozycji dostępnej w grze, no bo zresztą on dostał ostatnio kartę zawodnika miesiąca w gangu Hulita dostępną na pozycji napastnika i to już nam wiele mówi o Francuzie, który z racji na swą narodowość będzie mieć mocne zgranie z Ndicką. Stoper Frankfurtu już teraz ma na swej najlepszej karcie aż 85 tempa i to równo rozłożonego na 85 szybkości biegu oraz 85 przyspieszenia, a do tego jest on potężnym, rozbudowanym gościem mierzącym 192 cm wzrostu. Zdaje się więc po prostu, że Ndicka będzie stoperem kompletnym, z którym dobrze współgrać będzie Alphonso Davies. Rok temu Kanadyjczyk otrzymał kartę TOTY i podbił nią FIFA 21, ale w tym sezonie niestety trochę nam przycichł w grze, jednak on zasługuje na totsa i jeśli ta karta będzie tak mocna jak ubiegłoroczne wersje, to Davies ma szansę bardzo mocno wjechać w końcówkę FIFA 22. My przechodzimy teraz do Ligi Francuskiej, gdzie swoją kartą za SBC przez dobrych kilka miesięcy wyróżniał się Klaus i obecnie Francuz, mający na swym koncie 10 asyst oraz 4 bramki, prawdopodobnie znowu zdominuje prawą flankę odświeżoną wersją TOTS. To będzie jeden z tych rzeźników, na którego ja osobiście czekam, a z kolei jednym z rzeźników, których obawiam się w składach moich oponentów, jest Paqueta. Brazylijczyk już nieco namieszał w tym sezonie w Ultimate Team, a niestety, albo i na szczęście, również ma on szansę załapać
dostać się do drużyny sezonu i z takimi statystykami raczej nie będzie on łatwy do okiełznania. No i to tak samo zresztą jak Ben Yedder, który ma na swym koncie 20 bramek. I o ile do tej pory nie cieszył się on FIFA 22 tak wielką popularnością co Neymar, Mbappe czy Messi, tak jego toc prawdopodobnie znów będzie kosztować minimum 2 miliony monet i będzie skuteczniejszy od 90% ikon. Równie dobrą skutecznością najpewniej nie będzie mógł pochwalić się Fofana, jednak pamiętamy, że Iworyjczyk cały czas przewija się przez grę, bo po jej premierze otrzymał kartę zawodnika miesiąca, potem wersję headliner kosztującą niemalże milion i teraz na dobicie Ultimate Team jego toc bez wątpienia będzie się nadawał do środka pola jak mało który. Aczkolwiek, kończąc temat Ligue 1, pamiętać musimy, że kartę w drużynie sezonu otrzyma najpewniej również była gwiazda kartomanii, czyli Dimitri Payet, który ma na swym koncie 12 bramek oraz 10 asyst. No a o tym, że Francuz całkiem nieźle wstrzelił się w silnik gry, raczej nikomu nie trzeba przypominać, więc Ligue 1 oprócz największych gwiazd będzie mieć także całkiem sporo do zaproponowania na uboczu i poziomem nie będzie odstawać od niej także raczej La Liga, która, no muszę to powiedzieć, ma w swoich szeregach dwóch gości, którzy napsuli nam już sporo krwi do tej pory. Pierwszym z nich jest Fekir, którego ubiegłoroczny toc był niezwykle tani, a mimo to, mówiąc prosto z mostu, wymiatał w skali całej gry, zaś drugim Karim Benzema, co do którego wiele nie trzeba komentować, no bo po prostu, jeśli tak wybitnie spisywała się jego wersja flashback, to co będzie, gdy Francuz otrzyma niesamowicie podrasowanego toca, na którego zasługuje przecież jak mało kto. Myślę, że może być naprawdę ciekawie, bo Benzema jest w mecie gry i przede wszystkim brakuje mu tylko tempa. Przechodząc do FC Barcelony, słyszałem wiele pochwał Fifie mierzącego 192 cm wzrostu Araujo, który jak już dobrze wiemy z wycieków znajdzie się wśród nominowanych zawodników do drużyny sezonu. Więc jeśli finalnie Urugwajczyk wyląduje w głównym zespole Tosów, to już za chwilę możemy mieć solidnego zastępcę Varana w La Liga. No bo jeśli chodzi o zastępstwo Messiego i Ronaldo w jednym, tym oczywiście zajmie się Junior, który posiadając 5 gwiazdek sztuczek oraz 4 gwiazdki słabszej nogi, a także maksymalne tempo, będzie prawdopodobnie kosztować miliony, no ale jego wszystkimi wersjami gra się po prostu fenomenalnie i karta TOC zostanie ostatecznym podsumowaniem wyczynów Brazylijczyka w tegorocznym Ultimate Team. Natomiast kończąc piątkę wyróżnionych z La Liga, proszę mi wybaczyć, ale musiałem postawić na Labę, który jest nominowany. No bo jeśli jego honorowa wersja Toty była tak świetna i tak tania, to zapowiada nam kolejnego wyjątkowego toca Austriaka w gangu Hulita, który w tej wersji też może nie być najdroższy właśnie z racji na narodowość i to da niektórym szansę na pozyskanie wybitnego stopera w promocyjnej cenie. Natomiast przechodząc do reszty świata, tutaj rewelacji nie będzie i chociaż małe są na to szanse, bo znamy już harmonogram toców, to chciałbym zobaczyć w końcu rzeźnika z ekstraklasy, a tutaj na niebieską kartę największą szansę ma raczej najlepszy strzelec naszej ligi, którym jest Lopez. Natomiast czy Hiszpan dostanie toca? No raczej nie, ale nikt nie zabroni nam pomarzyć, tak jak nikt nie zabroni mi pomarzyć, że toca otrzyma legenda kartomanii, czyli Ben Breton, który od niedawna go i nazywa się Diaz. Jego karta pojawiła się w nominacjach najbardziej zasłużonych i ostatecznie nie dostał on toca, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to nie wykluczy go z pojawienia się w drużynie sezonu Championship, bo jakby nie patrzeć, Breton jako skrzydłowy zdobył dla Blackburn aż 21 goli. Chociaż no, oczywiście w niższych ligach angielskich na największe wyróżnienie zasługuje Mitrović, który pobił rekord Championship, zdobywając póki co aż 41 bramek. Serb może otrzymać na swej karcie fizyczność ocenioną na maksa i trochę trudno przewidzieć, jak za ten sezon wynagrodzi go EA, ale jego toc ma szansę stać się wyjątkowy. Chociaż mniej wyjątkowy będzie dobrze znany nam już przez ostatnie lata Tavernier. No jednak fakty są takie, że Anglik jest obecnie najskuteczniejszym asystentem w lidze szkockiej i nawet jeśli jego toc nie zrobi już takiej furory jak w przeszłości, to na pewno będzie kartą, którą wielu graczy obdarzy sentymentem. Natomiast kończąc nasze przewidywania co do rzeźników, stawiam tutaj na Undawa z Ligi Belgijskiej, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi i już teraz na najlepszym informie pochwalić może się siłą oraz równowagą ocenioną na 99. Więc to może być tani rzeźnik, który świetnie odnajdzie się na silniku FIFA 22 i gracze chętnie używać będą go jako rezerwowego, no bo Niemiec będzie musiał się naturalnie mieć czym pochwalić, jeśli chodzi o statystyki.
statystyki na karcie, więc będzie się działo przy tegorocznych tocach, a wręcz dziać może się więcej niż kiedykolwiek, gdyż jak pamiętamy, to gracze głosują na znaczną część kart, no i dzięki temu mamy szansę otrzymać jeszcze więcej rzeźników, których nawet się nie spodziewamy. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!